W Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy Zdroju odbyła się konferencja branżowa hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna, podczas której przedstawiciele szkół z całego województwa omówili własne doświadczenia związane z wdrażaniem programu modułowego dla poszczególnych zawodów. Dlaczego u nas? Myślę, że dlatego, że konferencja jest poświęcona dyskusji na temat stworzenia jednego programu nauczania, w tym wypadku w branży turystycznej, w różnych zawodach. Będziemy gościć dzisiaj na konferencji dyrektorów i nauczycieli szkół, które realizują przedmiotowy program nauczania. A myślę, że skoro jesteśmy jedyną szkołą, która realizuje w tej branży modułowy program kształcenia zawodowego, więc Dolnośląskie Kuratorium Oświaty chciało, by zwizualizować, jak wygląda realizacja tego programu. I dlatego dzisiaj będziemy po prostu pokazywać, na czym polega modułowy program kształcenia, tak by później w panelach, kiedy usiądziemy wszyscy w grupach hotelarzy, obsługi turystycznej i gastronomów, móc zważyć, który program, albo może czy mieszany. Naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, jakie będą efekty dzisiejszej konferencji, ale myślę, że na pewno dobrym programem, znaczy dobrym pomysłem, na pewno dobrym pomysłem jest to, by taki program dolnośląski, program nauczania powstał w tej branży. W Polanickim Technikum uczniowie mają zajęcia prowadzone modułowo, co podoba się nie tylko nauczycielom, ale przede wszystkim młodzieży. Uczymy się, że tak powiem, od razu, że tak powiem, do zawodu, czyli jakby mamy symulacyjne zadania, na przykład u mnie ja jestem na kierunku technik obsługi turystycznej, czyli symulujemy sytuację w biurze turystycznym, czyli wchodzi klient, czyli na przykład nasza pani albo jakiś uczeń i zakupuje wycieczkę i tam od zależności od tego, jakim jest klientem, może być albo takim, co narzeka, albo takim trudnym klientem, no i też każde zachowanie, na jakie, no to jak mamy wpłynąć na klienta, żeby go uspokoić, na przykład ma jakieś pretensje do nas i to na tym mniej więcej wszystko polega, że uczymy się nie tylko z książek, ale też z doświadczenia, które sami kreujemy. W tej i nie tylko w tej. Dlaczego? Dlatego, że jednak uczniowie są bardzo mobilni, czasami rodzice wyjeżdżają z miasta do miasta. Dzisiaj wiadomo, rynek pracy jest też, wymusza pewne takie działania. I wtedy, kiedy uczniowie przychodzą z innych szkół do nas, muszą w dużej mierze uzupełnić materiał o te luki, których nie było na przykład przedmiotowym i odwrotnie, prawda? Dzisiejsze szkoły różnią się od tych sprzed lat. W placówkach istnieją miejsca wzorowane na pokój hotelowy, restaurację, recepcję, bar, a uczniowie mają styczność z prawdziwą kuchnią. Dodatkowo organizowane są praktyki zawodowe. Jesteśmy zadowoleni akurat z tego regionu w ogóle, z praktykantów, których otrzymujemy. Bardzo dobrze nam się współpracuje właśnie tutaj z Polanicą. Miły ukłon w stosunku do prowadzących zajęcia z nimi, praktyczne i teoretyczne. Rzeczywiście ci ludzie są wartościowi do tego stopnia, że my po prostu jakby jesteśmy przygotowani na posiadanie pracownika, no takiego już nie asystującego, tylko po prostu takiego, który już coś umie. Byłem na stażu też i praktykach na promie. Także tak, to też jest właśnie forma coś takiego, że nie tylko książek, tylko to już jest prawdziwe życie, także na tym można się sprawdzić. No i to mi bardzo dużo dało. Ja się cieszę z tego powodu, że właśnie tam, że skorzystałem właśnie z takiego wyjazdu, na przykład na Islandię, byłem 3,5 miesiąca. I no, to już było prawdziwe życie. Tam już nie ma czegoś takiego, że ocena to jest ocena, tylko tam już jeśli coś zrobiłeś źle, to są konsekwencje z tego i są na przykład mniejsze wypłaty albo coś takiego. Także no, to już jest bardziej przygotowanie do takiego życia. Praktyki na promie uczą życia, ale i przygotowują najlepszych fachowców, którym po odbyciu stażu o wiele łatwiej dostać pracę w zawodzie. Zatrudniani nowe, jak to się mówi, załogi w ogóle na tych naszych nowych promach, to już byli praktykanci, których żeśmy sami poza szkołą wykształcili u siebie. Dostają od nas nasze opinie, my zapamiętujemy nazwiska i oceny, które dostali. No i wręcz przeciwnie, jesteśmy za tym, żeby współpracować z takimi szkołami i dać tej młodzieży zatrudnienie u siebie. To zależy tylko po prostu od floty, czy ta flota
będzie się rozwijała dalej, a idzie raczej ku dalszemu rozwojowi. W ostatnim okresie, tak jak ja tam już pracuję około 13 lat, to od tego czasu kupiliśmy 3 nowe jednostki i pełne zatrudnienie właśnie. Mniej więcej polegało na osobach, które u nas praktykowały. Po dzisiejszej konferencji dyrektorzy, jak i nauczyciele oczekiwali ustalenia ram nauczania, dzięki którym po ukończeniu technikum na rynku pojawią się fachowcy z branży hotelarskiej, gastronomicznej, jak i turystycznej.